W pierwszych trzech kolejkach rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej Skraczan Stachowa wywalczyła 6 punktów, co można uznać za dobry wynik. Jednak w ostatnich dwóch meczach Skrzanacy zdołali dopisać do swojego dorobku zaledwie jeden punkt. Co może rodzić pytanie, czy zespół Konrada Geregi przeżywa mały kryzys? Odczuwamy duży niedosyt po tych dwóch meczach ostatnich, po Olimpii, Elbląg i Lechu w rezerwach drużyny Lecha Poznań. Natomiast no, nie traktowałbym tego jako kryzys. Uważam, że po prostu ta liga weryfikuje każdy słabszy moment w meczu i taki mieliśmy tutaj szczególnie z Olimpią Elbląg. Oczywiście mecz potoczył się dla nas tak, jak sobie zakładaliśmy, bo mieliśmy 1-0, prowadziliśmy grę. Natomiast no, w pewnym momencie gdzieś zespół zatracił to wszystko. Dostaliśmy czerwoną kartkę Adama Mesjasza i to się gdzieś tam wszystko, plan cały meczowy powiedzmy, że pokruszył, tak w cudzysłowie. Natomiast no, zespół bardzo dobrze zareagował na tą porażkę u siebie, bo Lech 2 Poznań to jest zespół o bardzo wysokiej kulturze gry, o dużych umiejętnościach. Ci młodzi piłkarze z tej akademii mają przed sobą na pewno duże kariery i myślę, że to, jak zespół wyglądał na Lechu, to możemy to traktować, że to był tylko remis, bo prowadziliśmy grę, mieliśmy swoje szanse. Nie ma więc mowy o kryzysie. Jest jednak na pewno jeszcze sporo do poprawy w grze zespołu, który musi popracować choćby nad skutecznością. Na pewno dalej pracujemy nad tym, żebyśmy zdobywali bramki, bo myślę, że to jest nasz deficyt. Gra do pola karnego wygląda już zdecydowanie lepiej. I uważam, że tutaj zrobiliśmy znaczny progres, natomiast no, dalej nie wykorzystujemy tych szans, które nam udaje się wykreować, więc tu jest duży na pewno deficyt i spory na pewno, sporo musimy czasu na to poświęcić. Miejmy nadzieję, że praca na treningach przyniesie spodziewane efekty, zwłaszcza, że przed Skrą mecz na własnym boisku z Kotwicą Kołobrzeg. A jeśli zespół chce myśleć o dobrym wyniku w tegorocznych rozgrywkach, nie powinien tracić punktów w domowych meczach. Kotwica faworyt do awansu, bardzo dobrze zrobiony zespół, skonstruowany. Jest między innymi tam Filip Kozłowski, który był u nas w poprzednim sezonie. Ale co, mamy jakiś plan na to i myślę, że w piątek 19 zrealizujemy.